Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest dugonoś czernisty Magronatus acelatus. To jest elegancka, zwinna rybka o lisiem pysku, która swoim kształtem różni się od większości ryb akwariowych. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Długonosy czernisty pochodzą z południowo-wschodniej Azji. Zamieszkują słodki stonowej wody o piaszczystym dnie w Tajlandii, w Indiach, w Birmie oraz na wyspach Sri Lanka i Sumatra. Po raz pierwszy gatunek opisał Bloch w 1786 roku. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem tych rybek, ponieważ długonosy czerniste nie nadają się do łatwych gatunków. To są ryby drapieżne, a poziom ich agresji jest odwrotnie proporcjonalny do ilości ryb własnego gatunku w akwarium. Dlatego najlepiej trzymać w grupach od 10 do 12 osobników. Na jedną rybkę potrzebujemy od 15 litrów, więc akwarium dla 6 rybek powinien być powyżej 200 litrów. Warto zaznaczyć, że w mniejszych zbornikach długonosy czerniste mogą być agresywne jak do przedstawicieli własnego gatunku, tak i do sąsiadów z akwarium. W akwariach dorastają do 15-25 cm, płodność osiągają w wieku 12-14 miesięcy, żyją od 8 do 12 lat. Długonosy czerniste mają mocno wydłużone w stosunku 10 do 1, boczne spłaszczone od brązowego do jasno-żółtego z charakterystycznym marmurkowym wzorem ciała. Plecy grzbietowa i odbytowa cofnięte i niemal złączone z zaokrągloną plecą ogonową. Wzdłuż linii bocznej biegnie nie zawsze widoczna żółta przerywana linia. Na plecy grzbietowej znajdują się kilkanaście dużych plam przypominających oczy. Rozróżnienie pszczół dorosłych osobników nie jest łatwe. Samice są większe i bardziej krągłe od samców w podobnym wieku. Preferują duże akwaria o pojemności od 150 litrów z licznymi krzewkami i korzeniami, skalami z łagodnymi krawędziami, ponieważ rybki lubią wciskać się w różne szczeliny. Z ozdób w akwarium powinny znajdować się doniczki, rurki PCV, w których rybki często odpoczywają. Dno powinno być wysypane gruboziarnistym piaskiem lub żwirkiem o łagodnych krawędziach na głębokość przynajmniej o 2 razy przekraczającą wysokość ryby, ponieważ długonosy całkowicie zakopują się w żwirku. Długonosy wytwarzają dużo śluzu, którym ocierają się o kamienie i który broni ich ciało przy zakopywaniu się w żwirek. Jeśli akwarium będzie bez podłoża albo wysokość podłoża uniemożliwia rybom zakopywanie się w żwirek, to ten proces będzie niemożliwy, a nagromadzony śluz spowoduje podrażnienia i stany zapalne skóry. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła, a akwarium powinien być szczelnie przykryty pokrywą lub szybą, ponieważ ryby lubią wyskakiwać z wody. Potrzebna mocna filtracja i aeracja wody z obowiązkową tygodniową podmianą do 30-40%. Wskazane jest dodawanie do wody soli morskiej w ilości 3-4 łyżki stolowe na każde 100 litrów wody. Optymalne parametry wody: temperatura 22-26, pH od 6,5 do 7,
GH od 5 do 10. W naturalnym środowisku długonosy odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, mięczakami i larwami. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Można karmić tak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Długonosy cierniste nie powinny być trzymane wraz z małymi rybkami, których mogą potraktować jako pokarm. Odpowiednim towarzystwem będą ryby o podobnych rozmiarach. Rozmnażanie. Rozmnażanie długonosów ciernistych jest trudne. Obecnie rozmnażane w dużych farmach rybnych w Azji Południowo-Wschodniej i w Europie Wschodniej przy użyciu hormonów. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.